Alright, so this is going to be a bit of a different video, but I'm about to go pick my girlfriend up at the airport, and she has no clue what we're doing and what the plan is at all for this, her entire stay here. So, and she thinks that I have no clue what we're doing and that I haven't planned anything. But I actually planned a trip to go to New York City tomorrow morning, actually. So I'm about to pick her up at the airport and then tell her that we're going to New York City tomorrow. So I'm super excited. So it's about to turn into a New York City vlog. Do you know the plan for tomorrow? No, you didn't tell me anything. We're going to New York City tomorrow. Are you kidding me? No. Oh my God! Yep. We are going to New York. Mega Queen, man. We should go to Harlem. Harlem's nothing. Harlem is okay. I mean, it's a little scary. It's dark. So you can't see it. But right there, that big building, that's the new one. So here's where we're gonna go next. No, I'm good. And then from there, we'll try to find. Alrighty, so that building right there, is the World Trade Center. Right now we're in Washington Park. Yakpo Viejej World Trade Center. World Trade Center. Shit. And then there's New York University. Right there at that blue flag. And if you guys ever watch Practical Jokers, this is where they film. Wybieramy się teraz na jarmark bożonarodzeniowy. Tak jak możecie zobaczyć, z tyłu jest mega tłoczno, no ale to w końcu Nowy Jork. Śledźcie nas, co będzie dalej. Tylko popatrzcie, jak tu tłoczno. Nie ma gdzie przejść, nie ma jak pooglądać rzeczy, wszyscy się przepychają. Gorzej jak w Polsce. Za dużo ludzi. Słuchajcie, wiem, że niektórzy może lubią takie rzeczy, takie spędy, ale no... Ja dostaję bólu głowy. Musimy stąd wyjść. I think I'd rather be in Warsaw's markets. I would rather be at home cuddling with you. Or that. Nowy Jork jest bardzo fajny, wygląda totalnie inaczej niż na filmach jest przedstawione. Znaczy na filmach są przedstawione pewne części miasta, które wygodnie jest pokazać. Tutaj widzimy to, co dzieje się naprawdę, czyli śmieci na ulicach. Ludzi, którzy wciskają wam masę rzeczy na ulicy. Ale atmosfera jest bardzo... Ciężko mi to określić, atmosfera jest super. Bardzo czuć taki vibe tego miasta. Także jeżeli będziecie mieli okazję, przyjedźcie zobaczyć. How does it differ from Warszawa? Rozmiar, miasto, oczywiście to nie jest jakieś wielkie odkrycie, miasto jest, nie wiem, 15 razy większe od Warszawy, trzeba się nachodzić. Na pewno dbanie o ulicę, tu jest niestety większy syf, Warszawa jest bardziej zadbana. Architektura, każdy jeden budynek jest totalnie z innej bajki. Ludzie, którzy wciskają wam rzeczy na każdym kroku. W Warszawie wydaje mi się, że tak nie jest. Nie wiem, ciężko powiedzieć, dopiero zaczynamy odkrywać Nowy Jork, także pewnie więcej powiem wam potem. How do you like New York? So it gets too packed, I'd say. Like, it's awesome to go for a day, but anything more than that, it's just like, it feels like such a waste. Well, not a waste, I don't know, it just feels overly packed for what it is.
They're complaining like a pole. I know. Did you learn it from me? Yeah. Good boy. Look at this. It's like the only piece of grass you'll see in the city. Whoa. Wildlife habitat. Unusual. It's awesome to go for a day. It's cool, it's artsy, city vibes, etc., etc., but I agree. That's too packed for anything over a few days. It's too much. Too much. I've only been here one other time, and it was cool. I was here for a week, but anything more than that, nope. Yeah. Too much. You can get easily confused where to go, which street to take. Yep. It's just too big for us. I'm too introverted to be around too many people. Yeah. Słuchajcie, za dwa kawałki pizzy i dwa picia niewielkie zapłaciliśmy prawie 63 zł. Także było dobre, aczkolwiek zdawaliście drogie, także jeżeli chcecie przyjechać do Nowego Jorku i zjeść, skosztować lokalnych rzeczy, musicie zaopatrzyć się w karty kredytowe. Słuchajcie, Nowy Jork jest tak wielki, szczególnie jak jest się w centrum. Budynki są tak wysokie. Warszawa to jest pikuś przy tym. Tutaj czujesz się naprawdę jak taka mrówka mikroskopijna. Niesamowite uczucie. Będziemy jechali metrem w Nowym Jorku. What's your impressions? Wow. Polish. Nie wiem co powiedzieć, słuchajcie, pewnie widzieliście to miejsce na jakichś tam filmikach, ale no ja to widziałam, ale na żywo robi o wiele lepsze wrażenie. Jest przepięknie. Zmierzamy teraz na Times Square. Jestem bardzo podekscytowana, bo wiecie, że to jest ikona Nowego Jorku, także zobaczymy to na żywo. Wchodzimy na Times Square. Jesteśmy na Times Square. Ludzi jest oczywiście bardzo dużo. To miejsce jest 10 razy większe od tego, jakie miałam wyobrażenie. Jest ogromne. Wszędzie światła, wszędzie reklamy. To jest esencja Ameryki, słuchajcie. Niesamowite miejsce. If you really think of it though, it's literally all ads. They're only ads. Yeah, that's what I said. Oh. Jesteśmy na schodach, na najwyższym stopniu, na Times Square. Widok jest przecudny. Możemy wszystko zobaczyć. Patrzcie na tych wszystkich ludzi tutaj. Samochody. Tłumy, po prostu dzikie tłumy. No ale w końcu to jest esencja Nowego Jorku, także nie ma się co dziwić. Słuchajcie, to nie byłaby pełna wycieczka po Nowym Jorku, gdybyśmy nie odwiedzili Central Parku i właśnie teraz tam zmierzamy. Jesteśmy w Central Park i pewnie kojarzycie to miejsce z takich filmów jak na przykład Kevin Sam w Nowym Jorku. To jest właśnie to miejsce. Jest ogromne, nie będziemy chodzić po całym parku, przejdziemy tylko jakiś kawałek i będziemy zmierzali w kierunku następnego miejsca, o którym dowiecie się później. Jesteśmy na jarmarku bożonarodzeniowym w Central Park. Tłumy ludzi, nic nowego, ale widoki przecudne. Spójrzcie na panoramę tych budynków. You can show them the buildings there. We're giving mom lots of this is how advertisements are in New York City. They put a car and a bus.
Isn't it insane? Yeah. Zmierzamy teraz do Rockefeller Center. Mm-hmm. Zobaczymy wielką świąteczną choinkę. Nie wiem, czy to jest ostatni punkt naszego programu na dzisiaj. Przekonamy się za chwilę. How does he know I'm gone? I look at it. Jest cudownie. Dotarliśmy na Rockefeller Center. Widok przepiękny. Za chwilę zobaczycie więcej. Jest masa ludzi. Miejsce jest przepełnione. Jesteśmy bardzo zmęczeni po całym dniu chodzenia po Nowym Jorku. Więc prawdopodobnie niedługo będziemy wracać do domu. Ale wrażenia niesamowite. Spójrzcie tylko na to. To koniec naszej wycieczki do Nowego Jorku. Wracamy do domu. Dzień był fantastyczny. Widziałam wszystkie najważniejsze miejsca. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli okazję przyjechać kiedyś odwiedzić Nowy Jork, koniecznie wbijajcie. Jest warto. Do widzenia, New York. Do widzenia. It was fun. It was so fun. Yeah. Thanks for taking me there. Yeah, no problem.